Cześć, witam was bardzo serdecznie dzisiaj z lasu. Mam bidon, mam buty do biegania i to jest tyle, ile potrzebuję do szczęścia. I wam też tylko tyle potrzeba do szczęścia, żeby móc pobiegać. Ale dzisiaj zdradzę wam pewną tajemnicę, ale to za chwilę, po czołówce. Zostańcie i obejrzyjcie film. Dzisiaj będzie bieg, nie wiem na ile kilometrów, pewnie sobie dyszkę zrobię. To jest pierwsza kwestia i wy też możecie zrobić sobie dyszkę albo tyle, ile możecie. To jest wasza indywidualna sprawa. Więc ruszamy do boju. Na razie pomachałem nogami, porobiłem wykroki, pomachałem rękami, porozciągałem klatkę. Tura mnie boli po treningu przedwczoraj na klatę i to bardzo mocno ją czuję. Dobra, ale obiecałem wam, że zdradzę pewną tajemnicę. Uwaga! Dzisiaj nie biegam sam. Wziąłem te dwa gałgany ze sobą, bo strasznie rozrabiają. Mają za dużo energii i w związku z tym wymyślałem głupoty, więc może jak je przegonię po lesie, zresztą same chciały ze mną biegać, to może trochę przestaną wymyślać głupot, albo się dotleni umysł, mózg i przestaną wymyślać różnego rodzaju głupoty. Przestawiamy zaraz zegarek i go. Przeszliśmy 640 metrów, trochę rozgrzewki, a teraz będzie bieg. Każdy ma swoją butelkę. GPS już się znalazł, w związku z tym możemy ruszać i plan jest taki. Najpierw biegniemy za Amelką, ile Amelka da radę. Nie będzie to więcej niż 5 km. Nie przebiegnie więcej niż 5 km, więc po jakichś dwóch musimy wracać i odstawić Amelkę do domu. A z Oliwką pobiegniemy dalej. Zobaczymy, jaką kondycję ma Oliwka. Na ile jej zostało po zeszłym roku i po ćwiczeniach przez całą zimę. No to go! Prosto. Pierwsza biegnie Amelka i narzuca tempo. Biegniemy zgodnie z tempem. Ile ty, Amela, masz lat? 6,5. 6,5-letniego dziecka. Zaraz będzie 4 km. Do domu będzie jakieś 4,5. Amela chciała 6 zrobić, ale kondycja idzie na to nie pozwoli. Już ma dość. Amelka przebiegła 4900, prawie bez 10 metrów. Teraz biegniemy dalej z Oliwką. Muszę ją gonić, bo żeby nagrać i nie trzęsło się, to musiałem przejść w marsz. My już też wróciliśmy do domu. Przebiegliśmy 10 km. Amelka wysiadała po 3 km, natomiast Oliwka po 9, więc 90% swojej tej kondycji utrzymała. No i jest ok, generalnie rzecz biorąc. Tutaj wita nasz Bosik. O, nasz pies szczęśliwy, że pan wrócił do domu. My idziemy odpoczywać, obejrzymy sobie może jakiś film, a wam też zalecam bieganie, bo właśnie przestało mi boleć coś kręgosłup krzywostram. Ostatnio i po dzisiejszym biegu poczułem się teraz o wiele lepiej. Co na koniec powiemy? Zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek. I łapkę w górę. To tylko jeden klik. Komar mnie gryzie. Pa! Pa! I polecam wam tutaj jeszcze nasze filmy, inne związane z bieganiem i sportem. Nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia. Pa!